Ochrona dla mraza. Giertych mówi, czego boi się jego główny świadek. Tomasz Mraz, były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, znalazł się w epicentrum politycznego trzęsienia ziemi, które wstrząsnęło Polską. Jego zeznania o nieprawidłowościach w resorcie sprawiedliwości wywołały falę kontrowersji, a teraz Mraz otrzymał oficjalną ochronę. Czy to sygnał, że obawia się o swoje życie? Mraz, który w przeszłości nagrywał polityków suwerennej Polski, stał się kluczowym świadkiem w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy Funduszu Sprawiedliwości. Jego zeznania, złożone podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu do spraw rozliczenia PiS z udziałem Romana Giertycha, wywołały falę reakcji. Mraz, bliski współpracownik Marcina Romanowskiego, zgromadził ponad 50 godzin nagrań z ziobrystami w ciągu 2 lat. Minister Sprawiedliwości potwierdza. Minister Sprawiedliwości potwierdził na antenie Polsat News, że Mraz otrzymał ochronę. Adam Bodnar podkreślił, że ze względu na wagę zeznań Mraza, decyzja o przyznaniu mu ochrony była konieczna. Sytuacja jest szczególna. To jest osoba, która przedstawia szczegółowe informacje, co się w tej sprawie działo i myślę, że ma prawo obawiać się o swoje bezpieczeństwo, powiedział Bodnar. Czy Tomasz Mraz obawia się o swoje życie? Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej, skomentował decyzję o przyznaniu ochrony Mrazowi. Giertych podkreślił, że w przypadku tak ważnego świadka, jakim jest Mraz, konieczne jest zachowanie wszelkich środków ostrożności. W sytuacjach, gdy mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, na której ciążą zarzuty przekroczenia uprawnień, które mogą poskutkować latami więzienia dla jej członków, trzeba spodziewać się negatywnej reakcji na świadka. Jak wiemy z wniosku prokuratury w sprawie pana Romanowskiego, Tomasz Mraz jest głównym świadkiem. Musi więc się liczyć z tym, że budzi to skrajne emocje. Powiedział w rozmowie z Faktem Roman Giertych. Giertych nie potrafił jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy Mraz obawia się o swoje życie, zaznaczając jednak, że nie pytał nigdy o to byłego dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości.